Chyba każdy zna to uczucie. Wsiadasz do auta, przekręcasz kluczyk, a tam cisza. Auto nie odpala, bo zostawiłeś włączone światła, bo jest zimno, czy po prostu z jakiegoś innego powodu akumulator odmówił posłuszeństwa. I zamiast w tym momencie dzwonić po kumpla albo taksówkarza z kablami rozruchowymi, możesz sięgnąć po to małe urządzenie. Greencell Power Boost. To urządzenie może z powodzeniem działać jako klasyczny powerbank. Naładujemy tutaj nie tylko smartfona, ale też na przykład MacBooka Pro dzięki szybkiemu gniazdu USB-C Power Delivery. Jednocześnie możemy prądem częstować aż 3 urządzenia. Mamy tutaj aż 80 W mocy, a całość do pełna naładuje się w 80 minut. Ogniwa we wnętrzu zapewniają nam aż 16 tysięcy mAh. Pojemność bardzo przyzwoita, pozwalająca na bardzo długie korzystanie z powerbanka bez konieczności jego częstego ładowania. Co ważne, w środku znajduje się układ monitorujący temperaturę ogniw, więc nie ma obaw, by te miały się przegrzać. Trzeba również wspomnieć, że obudowa jest szczelna zgodnie z normą IP64, zapewniając ochronę przed pyłem i zachlapaniem. Swój pełen potencjał Power Boost pokazuje jednak w zastosowaniu w samochodzie. I nie chodzi mi tylko o mocną latarkę, która przyda się, kiedy po zmroku będziemy przeczesywali wnętrze auto w poszukiwaniu zaginionego piątaka. Pomoże nam on bowiem odpalić samochód, kiedy nasz akumulator wyzionie ducha. Cała procedura jest bardzo prosta. Wystarczy otworzyć maskę, wyjąć urządzenie z wygodnego etui, podłączyć do niego klemy, które następnie podpinamy do akumulatora. Plus do plusa, minus do minusa lub masy. Teraz uruchamiamy urządzenie i kiedy będzie gotowe, wracamy za kółko i możemy bez problemu odpalić samochód. Następnie, oczywiście nie gasząc zapłonu, znów z auta wysiadamy, odpinamy klemy, zamykamy maskę i możemy ruszać w drogę. Dzięki drzemiącej wewnątrz mocy odpalimy każde auto, a jedno ładowanie powerbanka pozwoli nam na powtórzenie takiej operacji nawet 30 razy. Urządzenie może działać w 3 trybach. Przełączamy się pomiędzy nimi, przytrzymując ten przycisk. Pierwszy to jump starter, drugi to prostownik, trzeci to tryb awaryjny. Żeby w niego wejść, musimy przytrzymać oba te przyciski, tylko wtedy trzeba uważać, nie działają żadne zabezpieczenia, więc nie możemy zewrzeć ze sobą klem. Przyda on się, kiedy nasz akumulator będzie miał napięcie niższe niż 5 V. Moim zdaniem Power Boost to obowiązkowy towarzysz każdej zimowej podróży, chociaż jako posiadacz kilkuletniego samochodu muszę przyznać, że przydaje się też w innych porach roku. Możemy go naładować, wrzucić do bagażnika, nie zajmuje praktycznie w ogóle miejsca, a już na pewno zajmuje go mniej niż takie tradycyjne kable do ładowania. No i umówmy się, nie trzeba tutaj czekać na taksówkarza, kumpla czy pomoc drogową. Całą procedurę bez problemu ogarniemy sami. Dajcie znać w komentarzach, czy mieliście kiedyś taką sytuację, w której to urządzenie uratowałoby Wam skórę. No i co jeszcze według Was warto ze sobą wozić w samochodzie zimą? Sprawdźcie opis pod tym filmem, tam czeka na Was link, z którego dowiecie się więcej na temat Power Boosta. Na dziś dziękuję bardzo, widzimy się już niedługo, na razie, cześć!